Dziadek zabrał mnie na pierwszy trening. Pracując z bramkarzami, tak można powiedzieć, bardziej na poważnie, to w klubie zająłem się, w takim też klubie Poznań jak Poznań. Wybrałem propozycję tutaj Warty, no dalej jak to wszystko się potoczyło, to każdy wie. To był taki czas, w którym wiadomo, że już przygotowywaliśmy się bardzo mocno do tych baraży. Kolba zdecydowanie tak, to niesamowity człowiek. Drodzy kibice, witamy w pierwszym odcinku Warto Trasy, a więc magazynu przygotowywanego wspólnie przez Wartę Poznań oraz Renault Pieluszyńska. Z nami trener pierwszego zespołu, trener bramkarzy oczywiście, Dominik Kubiak. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Za moment wsiądziemy do Renault Megane, oczywiście w pełni elektrycznego, i porozmawiamy na tematy piłkarskie, ale może i nie tylko, zobaczymy. Panie trenerze, no to tak na sam początek, jak nie wiadomo od czego zacząć, no to należy zacząć od początku. A skoro od początku, no to zapytam, jak rozpoczęła się w ogóle pana przygoda z piłką nożną? Z piłką nożną, oj, to musiałem bardzo daleko poszukać. No to było chyba w wieku gdzieś około 12 lat bodajże, gdzie wtedy dziadek zabrał mnie na pierwszy trening takiego klubu, którego już niestety na mapie Poznania nie ma, San Poznań. No tam był taki 3-letni epizod, złapałem taką bardzo dużą zajawkę, jeśli chodzi o piłkę nożną, na początku na pozycji napastnika, później w przypadku kontuzji kolegi stanąłem na bramce, no i tak już zostało. No i po tych 3 latach trafiłem do Olimpii Poznań i tam, że tak powiem, dalej kontynuowałem swoją przygodę z piłką nożną. No i tak to wszystko się zaczęło. Okej, no to miałem podobną historię, co ciekawe, bo faktycznie też występowałem na początku, oczywiście nie na takim poziomie, natomiast w polu, a potem gdzieś ta bramka się urodziła. Wobec tego jeszcze zapytam o karierę trenerską, o tę przygodę z trenowaniem, z byciem szkoleniowcem. Kiedy nastąpił taki moment, w którym trener pomyślał sobie, okej, pójdę tą drogą? To też taka dosyć ciekawa historia, bo tak nie ukrywam, że ja kończąc szkołę na początku podstawową, raczej wszystko kierowałem w kierunku tego, żeby w przyszłości grać zawodowo w piłkę, bo nie ukrywam, że poza piłką nie widziałem świata. No i miałem taki swój plan, żeby gdzieś swoje marzenia spełniać, dlatego też i chociażby przejście później do Olimpii Poznań wiązało się z tym marzeniem, żeby realizować. No i tak powiem szczerze, nawet dobór szkół, to wszystko było pod punktem treningowym, żebym mógł trenować 2 razy praktycznie dziennie, podnosić swoje umiejętności. No i właściwie kończąc szkołę średnią, nie do końca miałem sprecyzowane plany, jeśli chodzi o trenerkę. Bardziej chciałem iść w kierunku piłki nożnej. No i właściwie taki moment, w którym zadzwonił do mnie kolega i mówi, słuchaj, a może byśmy się wybrali na studia. I tak na początku, no dobra, ale na jakie? I tak zaczęliśmy sobie gdzieś tam wspólnie żartować. No takie, żeby ewentualnie nie było problemu z wojskiem. Wiadomo, to wtedy były te czasy, że studia dawały gdzieś tam ten komfort, że można było mieć odroczoną tą służbę wojskową. No ale właściwie od tego pomysłu zaczęło się szukanie generalnie już bardziej takiego kierunku, w którym chcielibyśmy jakby realizować swoje gdzieś tam plany. No i postawiłem na WF, kiedy chciałem dołączyć tutaj na poznański wydział. Niestety już wszystko było za późno, bo to na ostatnią chwilę, ale całe szczęście filia poznańskiego AWF-u w Gorzowie Wielkopolskim dała mi taką szansę i no i tam rozpocząłem swoją, że tak powiem, przygodę ze studiami. Z AWF-em, od razu był kierunek trenerski. No i tak to właściwie wszystko się zaczęło, że właściwie zacząłem od tej uczelni. No i później po roku czasu, gdzie już jako zawodnik dostawałem swoje pierwsze takie możliwości wykazania się jako trener. To pamiętam w Lechii Kostrzyn mieliśmy taką sytuację, gdzie poproszono mnie o to, żebym poprowadził kilka treningów. No i tak właśnie od treningu do treningu złapałem też znowu taką zajawkę dużą i no i tak to wszystko poszło z rozpędu. No I tak już zostało. I tak zostało i myślę, że takim przełomowym momentem, ja zawsze to podkreślam na wszelkiego rodzaju konferencjach, w których mam okazję występować, na kursach trenerskich. No zaczęło się od tego, że moim dobrym kolegą jest Rafał Jankowski. Notabene to też można powiedzieć, że kolega, który, że tak powiem, jest w mojej rodzinie, bo jest chrzestnym mojej młodszej córki. Poprosiłem go, żeby porozmawiał z trenerem Dawidziukiem, który był wtedy szkoleniowcem MSP Szamotuły, czyli szkółki, która słynęła ze świetnego szkolenia bramkarzy.
Łukasz Fabiański, prawda? Między innymi Łukasz Fabiański, czy Jakub Słowik, tak, Tyma, no wielu, wielu tych bramkarzy się gdzieś tam przewinęło przez tą szkółkę. No i chciałem po prostu przyjechać na taki tygodniowy staż. No, trener jak się o tym dowiedział, oczywiście pozwolił mi na coś takiego, no i tak zaczęło się od jednego treningu, drugiego, trzeciego, tak właściwie chciałem tylko tydzień czasu, ale potem był drugi tydzień, potem był trzeci tydzień, potem był miesiąc, potem i tak powiem szczerze, ta współpraca, pomimo tego, że już jakby MSP Szamotuły w tej chwili nie ma, trwa do dzisiaj, bo praktycznie z trenerem jesteśmy cały czas w kontakcie i nie ukrywam, że jest on taki mój mentor, który otworzył mi dopiero oczy na świat trenerski, na to, co w tej chwili robię, czym się zajmuję, wiele rzeczy z nim konsultuję, więc nie ukrywam, że jest dla mnie taką dużą, taką osobą, która wspiera mnie w pracy, podpowiada czasami niektóre różne rzeczy, więc bardzo się z tego cieszę. No i tak to wszystko się właśnie zaczęło, czyli można powiedzieć o takiego niewinnego stażu. Nasza, że tak powiem, znajomość trwa już praktycznie od 20 lat. Rozmawiamy o tych początkach kariery trenerskiej. Nie da się ukryć, że do tej najwyższej klasy rozgrywkowej trafił Pan poprzez pracę w poznańskim Lechu, w klubie z Zamiedzy. Jak to wyglądało? No bo koniec końców spędził tam Pan ponad 10 lat. Tak, tak. No dokładnie tak 12 się nazbierało. No to taka też dosyć ciekawa historia. Kawał czasu, jak nie patrzysz. Nie, no jasne, kawał czasu. No generalnie początki były generalnie takie, że z pracą z bramkarzami, tak można powiedzieć, bardziej na poważnie, to w klubie zająłem się, w takim też klubie Poznań jak Poznań. Stamtąd też miałem pewną propozycję, pierwszą propozycję pracy już na takim, można powiedzieć, wysokim poziomie, bo dostałem propozycję z U15, z reprezentacji Polski. Na początku miało być to jedno zgrupowanie, ale gdzieś tam trenerzy ze współpracy byli zadowoleni, dlatego też dostałem, że tak powiem, angaż już można powiedzieć na cały czas i praktycznie te zgrupowania odbywały się raz w miesiącu, więc świetne doświadczenie. Cieszę się, bo miałem też okazję pracować z bramkarzami, chociażby z Filipem Bedarkiem, który dzisiaj wiadomo jest w Lechu, czy Kubą Szumskim, który jest w Turcji. Konradem Forencem, fajna sprawa i do tego też masa też piłkarzy tego rocznika, którzy grali na poziomie, grają albo grali na poziomie ekstraklasy i pierwszej reprezentacji Polski, bo wystarczy chociażby wspomnieć, nie wiem, Michała Żyro, czy Marcina Kamińskiego, Bereszyńskiego, więc naprawdę fajna grupa piłkarzy, ale do rzeczy. Jakaś taka anegdotka, jedna z tego okresu? Z tego okresu anegdotka. A to może z Lecha Poznań, bo tam faktycznie też trochę tych anegdot musiało być. Krzysztof Kotorowski, który wygryzał po kolei każdego bramkarza. Tam już taka była właśnie puenta tego wszystkiego, że nieważne kto przyjdzie, to i tak zawsze Krzysztof Kotorowski będzie stał koniec końców między słupkami. Pamiętam taką historię. Z Krzyśkiem Kotorowskim to też mieliśmy. Ja zamarzyłem sobie, to była nowość wtedy na treningach bramkarzy, takie dmuchane postacie do treningu bramkarskiego. Zresztą notabene oczywiście używam ich do dzisiaj, ale na tamten czas, no to już było ponad 10 lat temu, no to wiadomo, że tworzyło tych postaci nie było takie trwałe. I pamiętam z tymi postaciami dwa takie śmieszne momenty. Pamiętam, miałem ich cztery takie były postacie, duże takie pompowane i pamiętam, że nie mogłem ich znaleźć. Mieli młodzi je napompować, nie wiem, czy Tomek Kędziora, czy któryś z tych młodych miał napompować, czy Kownacki, wtedy już nie pamiętam. Mieli napompować i kurczę, gdzieś zginęły. No kurczę, chodziłem po tym, pamiętam, remesie, bo w Obalinie mieliśmy zgrupowanie, chodziłem. Nigdzie nie ma tych, kurczę, tych postaci. No ale okazało się, że nasz kierownik Darek Motała wstawił mi je wszystkie do pokoju. No było dość zabawnie, bo dwa były przykryte w łóżku, a pozostałe dwa pod prysznicem, więc naprawdę wyglądało to komicznie. No ale jak już się udało je znaleźć, no to tego samego dnia udało się zabrać je na trening i wszystko było dobrze, ale... Pozdrawiamy z tego miejsca Darka Motała. Tak, zdecydowanie Darka pozdrawiamy. I pamiętam, że pierwszy trening, na którym też Krzysiek Kotorowski miał okazję pracować, trenować z tymi postaciami, no i trening przez pola, no i dwa wyjścia, zahaczył gdzieś korkami, no i z czterech postaci zrobiły się tylko dwie, więc no taka była anegdotka, że cztery postacie i właściwie po pierwszym treningu już tylko zostaliśmy z dwoma, no ale no. Tak jak wygryzał konkurencję tak ze składu, jest. Tak i tutaj tak te postaci. Jest. Tak wygryzał te postacie, można powiedzieć, tak. Okej, okay. No w 2019 roku przechodzimy do nieco bardziej bieżących czasów, dołączył Pan do
do zespołu, do sztabu Warty Poznań. To był początek 2019 roku, niemal 5 lat temu, jakby nie patrzeć. Szybko ten czas leci. No właśnie, jak to się stało? Jak to się stało, że dołączył Pan do tej zielonej rodziny? No to też, jak to w życiu, czasami ci tam przypadek zadecydował. Na tamten czas, czyli pamiętam na jesień 2018 roku, byłem w drużynie rezerw Lecha Poznań. Wszystko dobrze się układało, ale dla mnie to cały czas, tak powiem, no, była tylko trzecia liga. I nie ukrywam, że no, chciałem cały czas iść do przodu, widziałem się zdecydowanie wyżej. Wiadomo, że możliwości pierwszej drużyny wtedy Lecha były, że tak powiem, zamknięte, bo był wtedy trener bramkarzy. Drużyna rezerw, tylko wtedy trzecia liga, dlatego wtedy pamiętam, zadzwonił do mnie Tomek Wichniarek, z którym znałem się też z Lecha. Zadzwonił do mnie, zapytał, czy nie chce się umówić na spotkanie i wtedy na tamten czas jeszcze nie wiedziałem, o co mu chodzi. No ale na spotkaniu powiedział, że szukają trenera bramkarzy, że w klubie są fajne takie plany, zmienił się właściciel, że są fajne plany, że klub ma aspiracje po prostu zdecydowanie większe, żeby, że tak powiem, znaczyć coś więcej na mapie Poznania i właściwie całej Polski niż tylko cały czas walka o utrzymanie i balansowanie między trzecią a pierwszą ligą. Dlatego też ten projekt bardzo mi się podobał i nie ukrywam, że po takim dłuższym zastanowieniu i też z żoną rozmawialiśmy o tym, stwierdziłem, że to może być naprawdę ciekawa sprawa, no i podjąłem bardzo trudną dla mnie decyzję, bo wiele osób było zaskoczonych, że gdzieś tam poprosiłem o rozwiązanie umowy w klubie na tamten czas w Lechu. No i wybrałem propozycję tutaj Warty. No dalej, jak to wszystko się potoczyło, to każdy wie. No, też nie zakładaliśmy, że tak szybko wylądujemy w Ekstraklasie, no ale no, taka jest piłka. No, czasami ona jest nieprzewidywalna dla piłkarzy, dla trenerów, dla kibiców. No dlatego tak wszyscy ją kochamy. Tak sobie wypisałem, przygotowując się do tego magazynu, do tego odcinka, Pana wypowiedź z oficjalnej strony klubowej i tam właśnie to a propos tej Ekstraklasy było powiedziane, że kiedyś chciałbym jeszcze trafić do tej Ekstraklasy. Mam nadzieję, że z Wartą Poznań. No i to się ziściło i to całkiem szybko, tak, można tak, powiedzieć. Tak. No nie, no nikt tego oczywiście nie zakładał, bo pamiętam, że pierwsze pół roku pracy w Warcie z trenerem Nemcem, wiadomo, walka o utrzymanie, cel został zrealizowany, później przyszedł Piotr Tworek. I też oczywiście zakładaliśmy tylko wyłącznie walkę o utrzymanie, bo też pamiętam, że mieliśmy dosyć trudny okres, wielu zawodników odchodziło, wielu przychodziło, nie do końca mieliśmy zgraną kadrę na pierwszy mecz ligowy. Ale myślę, że to wszystko też się zmieniło też z przyjściem do klubu Łukasza Trałki, bo nie ukrywam, że jego postać no, wprowadziła do tej szatni coś po prostu innego. I był takim dużym wzorem dla tych piłkarzy młodych i nawet i starszych, którzy gdzieś tam też, no wiadomo, że traktowali go w szatni no, troszeczkę inaczej niż każdego piłkarza, który gdzieś tam grał na poziomie ekstraklasy, bo wiadomo, że Łukasz swoim doświadczeniem i zarówno boiskowym, jakby pozaboiskowym, no, odgrywał duże znaczenie dla naszego klubu i myślę, że też duża rola była też Łukasza w tych awansach i w tych wynikach, które osiągaliśmy z nim już po samym awansie. No właśnie, jeżeli chodzi o sam awans, te zwycięskie baraże z Radomiakiem Radom, pamiętny mecz, w którym Mateusz Kupczak dwukrotnie wpisał się na listę strzelców z rzutów karnych, tak. Co ciekawe. Jak wyglądała celebracja tego sukcesu? No bo to, że na samej murawie pamiętamy doskonale, ta radość była bardzo duża, nie ma co się dziwić, no bo był to historyczny wynik, powrót po wielu latach do najwyższej klasy rozgrywkowej. Jak wyglądały te kulisy? No bo generalnie tego czasu do Ekstraklasy, do startu kolejnego sezonu było bardzo mało. To ile to było? Tydzień? Dwa? Dwa tygodnie? No, ponad takie dwa tygodnie. Pamiętam, że pierwszy mecz graliśmy pucharowy z Błękitnymi Stargard, no i później już przyszła już inauguracja ligi, pierwszy mecz ligowy, więc no, bardzo mało czasu było. No powiem tak, na początku no wiadomo, trzeba było się nacieszyć, bo to też był dla nas dosyć trudny okres, w sensie taki trudny, dużo gdzieś tam emocji, bo gdzieś tam pamiętam, że w przedostatnim meczu pierwszej ligi z Chojnicami wiedzieliśmy, że będziemy grać w tych barażach i ostatni mecz ze Stomilem Olsztyn, który, że tak powiem, był takim meczem, który daliśmy odsapnąć tym zawodnikom, którzy mieli więcej meczy w nogach. Więc to był taki czas, w którym wiadomo, że już przygotowywaliśmy się bardzo mocno do tych baraży.
No nie było to łatwe, bo wiadomo, że wiele nocy gdzieś tam nieprzespanych, analizując przeciwników, analizując ich mocne i słabe strony, no tylko po to, żeby osiągnąć jak najlepszy cel, bo też mieliśmy świadomość tego, że no taka okazja może się długo nie powtórzyć, tym bardziej, że wszystkie mecze wiedzieliśmy, że będziemy grać u siebie, tak? Zajmując trzecie miejsce, no dlatego też chcieliśmy jak najlepiej się do tego przygotować i no i wszystko, że tak powiem, temu poświęciliśmy. Jeżeli chodzi o obecny zespół, no to jest kilka wspólnych wątków, które łączy tamtą drużynę, która awansowała do Ekstraklasy z tą, którą mamy obecnie. Tak. Nie mówiąc o sztabie szkoleniowym, no to oczywiście też mamy tutaj takie postacie, jak właśnie wspomniany wcześniej Mateusz Kupczak, mamy Adriana Lisa, mamy Kubę Kiełba. Dokładnie, to są takie postacie, które cały czas są obecne w składzie Warty. No i ze sztabu jeszcze nie możemy zapominać o Karolu, nie? Majewskim też, no, wiadomo, kierowniku. I wtedy też był Wojtek Danielewicz, który dołączył do nas, więc no, kilka osób jeszcze zostało z tej, nazwijmy to, pierwszoligowej Warty. Tak. Myślę, że kierownik Karol Majewski oczywiście zapraszamy. Mamy nadzieję, że w jednym z odcinków nas zaszczyci swoją obecnością. Myślę, że koniecznie, ale to będzie musiała być trasa taka dosyć dłuższa, chyba, tylko po Poznaniu. Do Grodziska i z powrotem, samych anegdot. Zdecydowanie. Samych anegdot. O co chciałem zapytać? Czy jak zmieniła się ta drużyna mimo wszystko na przestrzeni tych kilku lat? No bo wspomniałem o tych punktach wspólnych. Pamiętamy ten okres swojskiej bandy tak zwanej. Tak. Coś zostało z tej swojskiej bandy jeszcze? Jest ten charakter w szatni? Czy on jest. Się troszkę jednak ewoluował? Wiadomo, tak? że gdzieś tam z odejściem kilku piłkarzy z tej pierwszej ligi, wiadomo, też przyszli inni zawodnicy. Wiadomo, że każdy wnosi coś do tej szatni, coś innego, tak? I nie można mówić, że to jest coś, po prostu coś innego, nie coś lepszego, coś gorszego, po prostu coś innego. I tak jak w szatni mieliśmy chociażby Kubę Kuzdrę w pierwszej lidze, czy Roberta Janickiego, czyli też takich niesamowitych, że tak powiem, ludzi, którzy dbali o atmosferę, o taki śmiech tej szatni, co było bardzo ważne, że tak powiem, ważną rzeczą w tej drużynie, bo nie ukrywam, że ta atmosfera generalnie, no, od niej się wszystko zaczynało. Oczywiście te wyniki też potęgowało to, że czuliśmy się świetnie w swoim towarzystwie, ale chodziło o to, że po prostu były osoby, które gdzieś rozkręcały tą całą atmosferę i to było bardzo fajne. No, ci zawodnicy, którzy dochodzili do Warty, to też często byli to zawodnicy, którzy, że tak powiem, mieli już jakąś przeszłość ekstraklasową i myślę, że podnosili też poziom tego zespołu, chociażby swoim doświadczeniem. Doświadczeniem boiskowym, ale też myślę, że też i poza boiskowym, bo myślę, że taka też dbałość o pewne rzeczy, w sensie takiej prewencji, przykładania się do regeneracji, do treningów motorycznych, indywidualnie pracujących ze sobą, to też podnosiło, że tak powiem, też jakość tego zespołu i myślę, że to o tym też należy wspomnieć, bo ci zawodnicy, którzy, że tak powiem, no nie znali takich rzeczy, bo też trzeba pamiętać o tym, że w tej drużynie zawodnicy, którzy byli, to często grali w drugiej, w trzeciej lidze, w drugiej, nie mieli takich przyzwyczajeń, nie grali z zawodnikami, którzy, tak powiem, no liznęli tej piłki na wyższym poziomie i właśnie ci przychodzący zawodnicy zarażali tych obecnych wtedy w szatni Warty, no i zwracali uwagę na inne rzeczy, a to też powodowało to, że jakość tego zespołu rosła, więc to były takie, myślę, że też fajne momenty. Bartosz Kieliba, prawda? Tak. To jest postać, która przebyła zwartą drogę od niższych lig aż do samej ekstraklasy i też postać, która do niedawna jeszcze współtworzyła tę szatnię, ten zespół, prawda? Tak. Taki symbol, można powiedzieć, nowoczesnych czasów Warty. Zdecydowanie, Kolba zdecydowanie, tak, to niesamowity człowiek. Jeśli chodzi pod kątem trzymający tą szatnię, szczególnie w pierwszej lidze i po awansie do ekstraklasy, no przed tymi kontuzjami, które, że tak powiem, troszeczkę, że tak powiem, no, zahamowały, myślę, że granie Bartka w klubie, bo też trzeba pamiętać o tym, że no, Bartek miał to już swoje lata i wiadomo, że każda kontuzja, jakaś dłuższa, powoduje to, że ten powrót do pełni dyspozycji, no, jest troszeczkę dłuższy. No i gdzieś spowodowało to, że Bartek gdzieś, tak powiem, z klubu odszedł, ale no, też trzeba pamiętać o tym, że miał też duży wkład właśnie w awans do Ekstraklasy. Wielki szacunek na pewno dla Kolby. Tak. Też pozdrawiamy, jak już tak tutaj nam tak się jest. Zebrało na wspominki. Zdecydowanie. Co wyróżnia Wartę Poznań, trenerze, na tle innych klubów? Co by to było takiego? Czy można wskazać taką jedną cechę? Znaczy, powiem tak, no ja nie mam aż tak wielu, że tak powiem, wielu przykładów tego, jak jest w innych klubach. Ja pamiętam, jak było na poziomie Ekstraklasy w Lechu,
Pamiętam, jak jest oczywiście dzisiaj w Warcie. No na pewno uważam, że ta szatnia jest na swój sposób wyjątkowa. W sensie takiej, że tu po prostu wszyscy czujemy się bardzo dobrze. Tutaj każdy piłkarz, który przychodzi do tego klubu, po pewnym czasie po prostu czuje się, jakby w nim grał już od dłuższego czasu, bo raz, że myślę, że poziom jakby też i żartów i takiej atmosfery, o którą staramy się wszyscy w sztabie dbać, no powoduje to, że wszyscy się dobrze czują i jesteśmy bardzo otwarci jako sztab szkoleniowy dla wszystkich zawodników. I to, że ja jestem trenerem bramkarzy, to nie znaczy się, że ja tylko zajmuję się bramkarzami, ja też rozmawiam z innymi zawodnikami i tak dalej, i tak dalej. To też widać na meczach, wtrącę tylko te żywiołowe reakcje na wydarzenia boiskowe. Tak, też trener stara się podpowiadać, prawda? Może też, no to na tyle oczywiście, wiadomo, jest pierwszy trener, są asystenci, czy Arek, czy w tej chwili jest Babi, Daniel Ledzion, ale też ja też ze swojego doświadczenia też staram się pewne rzeczy gdzieś tam im przekazywać, no bo wiadomo, że to jest tylko dla dobra zespołu i gdzieś tam też człowiek żyje tym wszystkim, a czasami z tej ławki jesteśmy w stanie, szczególnie w Grodzisku, no dużo, tak powiem, dobrego temu zespołowi przekazać, żeby po prostu dać im dodatkowe gdzieś tam motywacji czy podpowiedzi, więc to są takie rzeczy, które myślę, że pozwalają nam przekazywać informacje. Trenerze, rozmawiamy o tej dobrej atmosferze, jaka panuje u Was w zespole. Akcje takie jak sadzenie drzew na przykład, to są takie akcje, które pomagają utrzymać taką dobrą atmosferę, skonsolidować ten zespół? Ja myślę, że tak, bo raz, że taki wyjazd to jest dla nas taka forma integracji, bo wiadomo, że dużo śmiechu jest przy tym sadzeniu tych drzew. Wiadomo, że chłopacy na co dzień nie operują łopatami, więc wiadomo, że jest trochę w tym śmiechu, ale myślę, że to też jest fajna sprawa, bo to są rzeczy też, które nas odróżniają od innych klubów w Polsce. Wiadomo, że każdy z nas ma wpływ na ekologię i taka chociażby akcja jak sadzenie drzew za strzelone bramki, no tylko pokazuje, że my wspólnie razem ogólnie jako taka społeczność klubowa staramy się o to wszystko gdzieś tam zadbać. Wiem, że trener też do pracy jeździ rowerem, tak, także oczywiście, ta ekologia jasne, na co dzień jasne, też towarzyszy. Jeżdżę rowerem, bo czasami to powiem szczerze, że raz, że robię to oczywiście ze względów i ekologicznych, ekonomicznych, ale również i zdrowotnych, bo co tu dużo mówić, zawsze też gdzieś fajnie się gdzieś poruszać, a taki ruch na boisku, który gdzieś tam zajmuje, że tak powiem, no, krótką część tego dnia, to jest jednak dla mnie zbyt mało, więc fajnie się gdzieś tam poruszać, się dotlenić i zupełnie inaczej się wtedy funkcjonuje. Same plusy jednym słowem. Zdecydowanie tak. Ja pamiętam taką też dosyć ciekawą anegdotkę, że wtedy to jeszcze było za czasów chyba Piotra Tworka, wtedy wiadomo, celebracja urodzin była trochę inna niż dzisiaj. I pamiętam taką sytuację, że szukałem takiej reklamówki plastikowej do jakiegoś prezentu. No i wtedy pamiętam, że jedna z osób w klubie, już teraz nie pamiętam, chyba Klaudia, wtedy pamiętam, że wyskoczyła, mówi, ale jak plastikowa? Przecież ty musimy wziąć taką papierową torbę. Ja mówię, o przepraszam. I teraz właśnie od tego czasu nie ukrywam, że no, reklamówek chyba w ogóle nie używam. To szanujemy takie postawy. Cały czas, że tak powiem, mam przed sobą właśnie Klaudię, która trzyma tą torbę papierową i mówi, my tylko takich używamy. I tak już zostało. Ale to są takie fajne momenty. Tak, to są takie proste nawyki, które warto wdrożyć. To są też takie proste nawyki. I tak jeszcze w nawiązaniu pamiętam, że do Lecha gdzieś chociażby taki nawyk świętej pamięci pana Genia, który był naszym kitmenem. I pamiętam, że kiedyś wrzucałem rzeczy do prania i miałem bluzę taką na zamek i jej nie zapiąłem. I pamiętam, jak pan Geniu w taki bardzo inteligentny sposób, ale dosadny powiedział mi, że żeby to był ostatni raz. I tak powiem szczerze, że do końca życia to będę pamiętał. I teraz praktycznie, czy robię to w domu, czy robię to u nas w klubie, to jest coś normalnego. Czasami takie momenty właśnie powodują, że człowiek zmienia swoje wcześniejsze przyzwyczajenia. Mówimy cały czas, gdzieś krążymy po różnych wątkach. Ja bym się chciał jeszcze przy sztabie szkoleniowym zatrzymać na moment. Hipotetyczna sytuacja, środek mikrocyklu treningowego. Jak wygląda Wasz taki typowy dzień? Bo wiadomo, że one trochę się różnią w zależności od tego, jaka jest odległość, powiedzmy, jaki jest dystans od kolejnego meczu. Natomiast taki środek mikrocyklu, dajmy na to wtorek, środa, jak to wygląda? Znaczy, ja myślę, że nasze generalnie mikrocykl wygląda w ten sposób, że wiadomo, że im bliżej do meczu, tym że tak powiem, no jakby intensywność tych zajęć i ich długość no, są troszeczkę inne. Natomiast nasze przygotowania do meczu no, praktycznie są niezmienne, bo spotykamy się w klubie najczęściej około 6 czy 7 godziny,
trzy takie dobre 3-4 godziny przed treningiem. Często jest tak, że i rozmawiamy na temat naszego najbliższego przeciwnika, rozmawiamy na temat treningu dnia poprzedniego, planujemy trening na bazie analizy tego treningu. No i przygotujemy sobie wszystko pod kątem właśnie tego, jak chcemy zagrać z przeciwnikiem i cały czas doszukujemy się takich rzeczy, które mogą nam pomóc w odniesieniu zwycięstwa. No i nie ukrywam, że to jest też sam trening, później po treningu kolejna analiza tego treningu, kolejne rozmowy, czy o stałych fragmentach, czy na temat chociażby konkretnych zawodników pod kątem jakby składu. No to są rzeczy, które wiadomo, że zabierają dużo czasu i nierzadko w klubie praktycznie no, jesteśmy po te 8 czy 10, a czasami zdarza się po 12 godzin, bo pracy jest czasami dużo, a też staramy się dbać o młodych zawodników w klubie, bo wiadomo, że ci młodzi zawodnicy, którzy mają możliwość grania na poziomie celiotki, to jest fajna sprawa, natomiast nam też zależy na tym, żeby oni też mieli często możliwość konfrontowania się z drużynami seniorskimi, czy trzeciej, czy nawet drugiej ligi, dlatego też często organizujemy w okresie chociażby przerwy na kadrę mecze kontrolne. No i to też są rzeczy, które powodują, że wtedy dzielimy jakby ten zespół trochę jakby na takie dwa zespoły, że tak się wyrażę. Jeden zespół trenuje, a drugi w tym czasie właśnie rozgrywa te mecze kontrolne, gdzie też dają nam odpowiedź na to, na jakiej dyspozycji fizycznej czy takiej taktycznej są zawodnicy, którzy po prostu no, nie mają na co dzień takiej możliwości grania regularnego w pierwszej drużynie. Na co dzień trenuje Pan grupę bramkarzy, grupę, w której no, takimi powiedzmy liderami są Adrian Lis i Jędrzej Grobelny. Nie jest to kontrowersyjne z mojej strony, jeżeli tak powiem. Na pewno kibiców ciekawi ta rywalizacja pomiędzy nimi. Ciekawić może też to, jakimi są ludźmi Adrian Lis i Jędrzej Grobelny, no bo to, jak występują w trakcie meczów, każdy jest w stanie zobaczyć. Treningów już oczywiście nie. Jasne. Natomiast no, tych cech charakteru poszczególnych zawodników aż tak nie znamy, więc jasne. Zapytam może o te cechy właśnie. jasne. Wiadomo, że nie będę zdradzał, że tak powiem, nie będę mówił o mocnych i słabych stronach generalnie bramkarzy, bo też nie chcę ułatwiać przeciwnikom analizy. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że Adrian jest bardziej doświadczonym bramkarzem. Wiadomo, że chociażby z racji wieku, z racji jego ilości rozegranych gier, czy na poziomie trzeciej, drugiej, pierwszej, czy na poziomie ekstraklasy. Jędrek, można powiedzieć, dopiero wchodzi do takiej piłki seniorskiej. Wiadomo, że w ekstraklasie rozegrał tych spotkań już ponad 20. Cieszę się bardzo, że od pewnego momentu poziom rywalizacji wszedł na zupełnie inny poziom. Widać, że Jędrek jest coraz lepszy, ale też chociażby wynika to z racji doświadczenia, które łapie tymi meczami i z racji chociażby treningów, które wspólnie z Adrianem odbywają. I myślę, że mecze też pokazują, że praca taka treningowa rozwija Jędrka, bo myślę, że z meczu na mecz rośnie i pokazuje, że daje radę na poziomie ekstraklasy i potrafi być mocnym punktem zespołu. Trenerze, nieuchronnie zmierzamy do końca naszej Wartotrasy, premierowego odcinka tego magazynu, przygotowywanego wspólnie z Renault Pieluszyńska. Podkreślmy to raz jeszcze, bo tak to właśnie dzięki Renault Pieluszyńska mamy okazję przejechać się tym elektrycznym samochodem Renault Megane. Nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał o anegdotkę jeszcze z czasów Warty, z obecnego zespołu. Może być to anegdotka bramkarska, ale niekoniecznie, nie musi być. Także jeżeli ma Pan jakąś historię śmieszną do opowiedzenia, no to myślę, że kibice się nie obrażą na taką historię. Tutaj na myśl przychodzą mi w sumie dwie takie anegdoty. No jedna, pierwsza to niech to będzie bramkarska, gdzie pamiętam, że poprosiłem bramkarzy, żeby szybciej wyszli na boisko. Ja jeszcze chwilkę musiałem zostać w klubie, coś tam ze sobą zabrać. No i wchodzę na boisko, patrzę, postacie dmuchane są, które mieli zabrać bramkarze, ale nie ma bramkarzy. I tak chodzę, szukam, gdzie oni są. A to okazuje się, że po prostu schowali mi się gdzieś pod trybuną. Oczywiście mieli dużo śmiechu w tym, bo ja już w pewnym momencie mówię, no co jest grane. Ubieram rękawice i tak, będę grał. I dopiero w momencie, kiedy ja już wybierałem się w kierunku klubu, żeby sprawdzić, czy oni po prostu wyszli, czy nie wyszli, dopiero mnie zawołali, że są.
położyli się pod trybuną. Oczywiście mieli trochę miło śmiechu. Jaki to był skład wtedy bramkarski? No to był Tomek Laskowski i Adrian Listo. To jest taki pierwszoligowy, że tak powiem, pierwszoligowa kadra bramkarska. No i druga taka anegdota, która faktycznie też z pierwszej ligi, no ta myślę była zdecydowanie taka bardziej elektryzująca na początku dla mnie. Później było trochę śmiechu, ale początkowo było naprawdę, bym powiedział, dość tak dla mnie stresująco. Pamiętam taki mecz z Puszczą Niepołomice. Zresztą chyba Adrian wspominał ostatnio na rozmowie chyba z Kladą i z Przyborkiem o tym, gdzie graliśmy z Puszczą i przy jednym ze stałych fragmentów krzyczałem do któregoś z naszych zawodników, żeby krył zawodnika Puszczy, który nazywał się Czarny. No i tak wiadomo, z racji tego, że gdzieś tam w Grodzisku głos się niesie, więc dosyć głośno krzyczałem: kryj Czarnego, kryj Czarnego. No i zawodnicy postanowili sobie, nasi zawodnicy, chciałem zaznaczyć, Warty, postanowili sobie z tej sytuacji zrobić pewien żart. No i dwa dni później w klubie, podczas spotkania na boisku z zawodnikami, wtedy Piotrek Tworek mówił do zawodników, jak będziemy pracować na treningu, i na sam koniec tego wszystkiego mówi: Domino, po treningu musisz podejść na chwilkę tam do biura, bo tam jakaś przesyłka jest do ciebie. No wiem, jakaś przesyłka, to odbierzemy. No i pamiętam, że idę do biura, dostaję normalnie kopertę od jakiegoś kuriera, a w środku pismo z PZPN-u. Mówię, co to jest? No i patrzę, że jakaś komisja dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej wzywa mnie na wyjaśnienie sytuacji, która miała miejsce w czasie meczu z Puszczą Niepołomice. No tak, dwuznaczna. Dwuznaczna sytuacja, gdzie ja używałem obraźliwych słów w stosunku do zawodnika Puszczy. A też trzeba zaznaczyć w tym, że w Puszczy grał też zawodnik czarnoskóry, więc chodziło tutaj o jakieś akty rasizmu i niestety po prostu początkowo byłem zszokowany tą całą sytuacją. I pamiętam, że idę do Piotra i mówię, że kurczę, przecież to nie chodziło o to. Mówi, a Piotr jeszcze podkręcił to wszystko i wziął nagranie, pamiętam, wideo, i mówi: no zobacz, tu krzyczałeś, kryj czarnego, przecież tam jest, kurde, zobacz, czarnoskóry zawodnik. Jeszcze bardziej utwierdził mnie w przekonaniu, że to faktycznie trochę przeskrobałem. No to faktycznie można było się zlęknąć. Nieświadomie, ale całe szczęście, że miałem też znajomości w Puszczy i zadzwoniłem do kierownika Puszczy Niepołomice i spytałem, czy taka sytuacja miała miejsce. On mówi: kurczę, wiesz co, ja nic nie wiem, ale wiesz jak to... Ale on nie był zamieszany w tą całą historię i pamiętam, wiesz co, ale wiesz jak to jest na meczach. Na meczach też są obserwatorzy, może obserwator czy coś. I nagle się okazuje, że z tej sytuacji, gdzie kierownik Puszczy powinien mnie uspokoić, powiedział, że nic się nie wydarzyło, okazuje się, że jeszcze podkręci całą sytuację. Więc no nie ukrywam, że dopiero następnego dnia się dowiedziałem, że to był po prostu żart, który po prostu zostałem mocno wkręcony. I pamiętam, że później nawet zadzwonił do mnie też jeden z trenerów Puszczy i pytał się o tą całą sytuację, bo też zostało mu to przekazane i pamiętam, że było dużo śmiechu w tym wszystkim było. Szatnia też nie mogła się powstrzymać już następnego dnia, jak tylko wszedłem do szatni, to był wybuch śmiechu. Ale to tylko świadczyło o tym, że po prostu wszyscy dobrze się bawili, była dobra atmosfera, wiadomo, że dla dobrej atmosfery można było sobie pozwolić czasami na więcej, więc... A wiadomo, że tutaj żadnych aktów takich, o których wspominaliśmy, nie było. Oczywiście, że nie jestem ostatnią osobą, która mogłaby w ten sposób się zachować, ale... Znamy trenera z Jankiem siedzącym z tyłu i potwierdzamy. ale faktycznie można było to tak w ten sposób wykorzystać i wyszedł z tego fajny żart, który na początku nie wyglądał aż tak śmiesznie dla mnie. No to na sam koniec, już tak zupełnie zmierzając do tej kropki przysłowiowej, poproszę o takie dwa słowa przesłania dla kibiców Warty, dla kibiców Zielonych. Wspierajcie nas, bądźcie z nami na dobre i na złe i cieszmy się z jak najlepszych wyników naszej drużyny. Tyle trener bramkarzy pierwszego zespołu, Dominik Kubiak. Panie trenerze, bardzo dziękuję za obecność w pierwszym odcinku Wartotrasy. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że to będzie się dobrze słuchało. Wszystkim. Pozdrawiamy, do zobaczenia, do usłyszenia.